ale to ciekawy przypadek, że się spotykamy. Dzwonił Lucyna Schmidt. Koleżanka z pracy. Moja była partnerka. Muszę zrobić sobie po prostu przerwę, przemyśleć parę spraw. W sensie policyjna, pracujemy w parach. To zaszczyt mieć takiego partnera. Czasami to człowiek czuje się trochę samotny. Żyjesz? Tak, goń go! Wszystko w porządku? Nic ci nie jest? Nic ci nie jest? Dobrze, tylko proszę się, nic jej nie rób. Myślisz, że można to praktykować we dwoje? Jak mogłeś zostawić go z bronią? Czułem, że jesteś blisko. Dzięki, że byłeś blisko. Bo policyjni partnerzy powinni być blisko. A granice są płynne. Tęsknisz za nią? To tak jak ja. Kocham cię i taka jest prawda. Słyszałam. Też chcę być blisko ciebie. Do mnie mówi, mam to gdzieś, a ciebie tak po prostu słuchaj. Okej. To ja, Lucyna. Rozczarowany? Nie. Nina. Lucy, to kiedy wraca z tego szkoły? Stęskniamy? Petruś, zadzwoń do mnie, co? Pięknie wyglądasz dzisiaj. Jak jej nie kochać? Może byśmy jednak wspólnie popielęgnowali tę naszą samotność, co? Wy przyjechaliście razem, czy mi się wydawało? Miłość to potężna siła, ale czasami mnie przeraża. Ciesz się uczuciem, bo to nie pieniądze i nie odłożysz na później. Bez ciebie to wszystko nie ma sensu. A myślisz, że mamy jeszcze jakąś szansę? Bierz na ten nasz szansę. Praca. A synku, w życiu nie ma przypadku. Wszystko ma sens. Jak chce się kogoś znaleźć, to się znajdzie. Szuka się, aż się znajdzie. Obiecuję, że jak będziemy wracać, to będziemy wracać. Uważaj na siebie. Słyszałeś, Aleks? Proszę. Obiecał, że będę na spacer.